Polskie Radio Białystok. Myślę, że dzisiaj przede wszystkim dwie rzeczy w moim zespole bardzo dobrze funkcjonowały. To jest organizacja gry w defensywie. Na pewno były spotkania, w których tego brakowało. Dzisiaj naprawdę profesjonalnie wyglądaliśmy jako zespół bardzo dobrze. I druga rzecz, determinacja. Ona była naprawdę na wysokim poziomie i to doprowadziło do tego, że zdobyliśmy 3 punkty. Oczywiście były trudne momenty, o których nie można zapominać. Ale też mieliśmy swoją sytuację na 3-1, tak, żeby ten mecz mógł spokojniejszy być dla nas. Nie wiem, czy było całkiem spokojnie, bo pamiętam tutaj mecz, kiedy 3-1 prowadziliśmy, wtedy się 3-3 skończyło. Natomiast wiadomo, że przy jednej bramce w końcówce, gdzie Lechia już praktycznie całym zespołem wchodziła w pole karne, zawsze może coś się wydarzyć, tak było. W tej ważnej interwencji Pawła Sasztyn-Borsa, później jeszcze chyba Pajek to zablokował uderzenie, to są te rzeczy, o których mówiłem, to determinacja, to dotyczyła całej drużyny i nie chcę tam się na nikogo wyróżniać. Natomiast cieszę się, że wyglądaliśmy się naprawdę w pierwszej 90 minuty jako zespół. No to gdzieś tam z tyłu głowy już mam to, że mam muszę myśleć, jak zastąpić tych wykartkowanych zawodników, bo jak mówię, rotacje gdzieś mamy cały sezon z różnych powodów. Na tym etapie sezonu wiadomo, że te kartki to już jest trzęsienie odzowna, ale na pewno z waszej powieści będzie Tarasa. Musimy teraz gdzieś tam szukać rozwiązania na pozycji numer 6. Dziękuję. Dziękuję. Zapraszam do zadawania pytań. Dobry wieczór. Jakub, Legion Sportowy. Panie trenerze, 8 mecz z rzędu ze straconą bramką. Ja wiem, że zwycięzców się nie sądzi. Dzisiaj wygraliście z zespołem, który jest w czubie tabeli. Natomiast czy to nie jest taki element, nad którym najbardziej musicie pracować w zbliżającym się okresie zimowym? Ja już wypowiadałem się 2 razy na ten temat. Przede wszystkim nam brakuje zagrania tą samą linią defensywy w kilku spotkań. Uważam, że patrząc na to, jaki mam układ personalny w boisku, wiem, kiedy zaczął tych bram najmniej. I ten układ trójkowy, który wystąpił dzisiaj, tak naprawdę poza rzutem karnym, gdzie trudno mieli obrońcy dać wpływ na to, i tą sytuację z końcówce my nie dopuścimy do tej sytuacji. Przypomnę, że Lechia u siebie przegrała pierwsze spotkanie w tej rundzie. Ja tym nie powiedziałem jakby w podsumowaniu meczu, a to jest duży wyczyn. Do Gdańsku nikomu nie jest łatwo wygrać. Ja sobie zdaję sprawę z tym pytaniem, ale przede wszystkim my potrzebujemy takiej stabilizacji, żebyśmy cały czas mieliśmy albo urazy, albo kartki. W okresie przygotowawczym wypadł Bonatiru, później wypadł Puerto, później Pazda, później były kartki. Cały czas jest rotacja, wypadł bramkarz, który jest ważnym elementem tej układance i tak naprawdę wrócił po kontuzjach Pawła Sosowo COVID. Ja się nie tłumaczę, tylko po prostu mówię, jakie są fakty i to, że wiadomo, że musimy pracować, bo się przede wszystkim, ja uważam, że inaczej trochę panu konkretnie powiedzieć. Większy problem czasami mieliśmy nie w bronieniu, jeśli chodzi o defensywę, tylko linię pomocy. Dzisiaj to powinno wyglądać tak dzisiaj w każdym meczu. Drugie pytanie, o pana takie wspomnienia, bo to był pierwszy mecz, odkąd pan tu przyjechał z Arką, w takim pierwszym meczu po przerwie spowodowanej COVID-em, razem był z panem Michałem Lepakowym z Steinburgs. I gdzie te demony dla pana też mogły trochę wrócić, bo Flavio zdobył bramkę i w końcówce wtedy Lechia przechyliła szale na swoją korzyść. Teraz też mógł pan pomyśleć, że ta końcówka nam będzie należała do Lechii i Paweł stanął na wysokości zadania. Czy w ogóle to gdzieś tam z tyłu głowy u pana? Pewnie że nikt w ten sposób nie myśli, ale nie będę też kłamał, że przez sekundę przeszło mi, już było tam 2-3 minuty do końca i widziałem, że zawodników wchodzi w pole karne, że pamiętam, jak się skończyło, to prowadząc, nie wiem, w 85 minucie 3-2, przegraliśmy ten mecz 4-3, pamiętam doskonale to spotkanie i przez ułamek sekundy jest takie coś się pojawiło, ale po tej interwencji Pawła Sasztyna obrony to już widziałem, że gdzieś tam troszeczkę też szczęścia będzie w tym meczu po naszej stronie, że Michał ma gorąco po meczu. Paweł wygrał kiedyś, to grałem w Górniku zawsze, natomiast Michał wiadomo, jak dla niego ten mecz, jaki tutaj był ważny i powiedział, cieszył się niesamowicie, powiedział, że to jest pierwsze jego zwycięstwo tutaj w Gdańsku i widać było ogromną radość u niego. Ja nawiązując trochę do poprzedniego meczu i poprzedniej mojej wypowiedzi, cieszę się, że przywróciliście znowu moją wiarę w tą robotę, którą robię. A druga sprawa to, chyba nam w sumie potwierdziło się w tym spotkaniu, że tu trudno wskazywać faworytów, trudno wskazywać zespół skazany na porażkę. Nie wiem, jak to zrobiliście, może
Może pan Piotr tłumaczy. Po części już to padło, ale jak to możliwe, żeby to nastąpiła taka przemiana? Być może Jagiellonia nie lubi być faworytem, może to chodzi. Nie. Ja też bym chciał, panie Juku, się kiedyś jako dziennikarzy głębiej się zagłębić, głębiej zanalizowali ostatnie lata i nie tylko, bo to jest takie troszeczkę czasami, szanuję was ogromnie, bo z dwóch powodów, najbardziej to wasze zaangażowanie emocjonalne, z drugiej strony ono mi przeszkadza, bo czasami przez was przemawia serce kibica. Problem jest szerszy, ja nie chciałbym mówić, przyjdzie okazja, to o tym wszystkim powiem. Natomiast podkreślę jeszcze raz, my dzisiaj naprawdę widzieliśmy, że Lech jest bardzo mocna w środku pola i też powrót Maćka Gajosa, który zaczął nam dużo krwi napsuł. Widać było, że dodał im dużo jakości w środku pola i tutaj na pewno zrobiliśmy wszystko, żeby ten środek pola zneutralizować. Tutaj tak, nie tylko teraz w nim pomocy, ale i Michał Malepać się miał sporo odbiorów i Martin pospieszli. No, myśmy się mocno napracowali. Ja i kończąc, bardzo się źle czułem w Mieczu Zależne. Nie mówię tutaj o jakichś aspektach zdrowotnych, tylko tak, żeby przed ludźmi stanąć, pójść na konferencję, bo widziałem, jak to wygląda. Ja nigdy nie mówię czegoś, czego nie ma, tak? Nie szukam gdzieś błędów u innych, tylko widzieliśmy, gdzie nałaliśmy. I myślę, że tak trochę mówiąc, może i to będzie za dosadne, ale bo powiedzmy, patrząc na tabelę, nie byliśmy na dnie. Ale jeśli chodzi o poziom mentalny, no to tak to wyglądało w Mieczu Zależne, więc tam będę mówił słowo poza mojej drużyny, na którą pracowaliśmy cały tydzień, wszyscy w klubie. Podkreślam, wszyscy w klubie, na pewno cieszy. I teraz trzeba zrobić wszystko, żeby to nie był jakiś jednorazowy wyskok. Polskie Radio.